Zaczynamy nasze kolejne spotkanie z księgą Dat Vetvuna Benishaja. Jest to nasze spotkanie 14 dzisiaj z tym tematem. Kontynuujemy jeszcze cały czas wstęp Benishaja do swojej księgi. Był pierwszy wstęp, który był taki bardzo krótki, ogólny, wprowadzający w ogólne zarysy tego wszystkiego, co tutaj czytamy. Oraz drugi wstęp, który już jest bardziej takim szerokim wstępem, który w tej chwili jeszcze cały czas przerabiamy i jesteśmy właśnie w takim rozdziale Ein Sof Baruch Hu, nieskończony, błogosławiony On. Mówimy teraz o naprawie światów i zaczynamy teraz kolejny podrozdział zatytułowany Wzniesienie sześciu końców, czyli sześciu sfirot, waw kcawot. Z tym określeniem się spotykamy bardzo często na naszych lekcjach. Waw kcawot, sześć końców, sześć sfirot. To jest Chesed, Gwura, Tiferet, Necach, Chod i Jesod. On mówi tutaj o rzeczach, które my znamy i których uczymy się przede wszystkim na lekcjach Zoharu. Mówi nam o powstawaniu i rozwoju kolejnych etapów życia, istnienia parcufa, duchowej istoty. Mówi tutaj o kolejnych poziomach nazywanych Ibur, Jenika i Mohin. My to wszystko poznajemy w szczegółach, przede wszystkim właśnie na Zoharze. Tutaj Ben Ishaj wprowadza nas tak bardzo ogólnie w to wszystko, od takiej troszeczkę jakby innej strony to wszystko wyjaśnia, może troszeczkę innym językiem, dając nam takie swoiste uzupełnienie naszej wiedzy. Myślę, że ten wstęp już na dzisiejszym spotkaniu zakończymy i na następnym przejdziemy już do głównego tekstu Dat Vetvuna. Wzniesienie sześciu końców. Sześć końców Hagat Nehi de Hagat i sześć końców Hagat Nehi de Nehi podnoszą się i oczyszczają się, czyli naprawiają się, czy też inaczej przebierają się. Chodzi tutaj o słowo birur, selekcja, o wybieranie iskier świętości z klipot. On mówi tutaj o Hagat Nehi de Hagat oraz Hagat Nehi de Nehi. Mamy Chesed, Gwure, Tiferet, Necach, Chod i Jesod i każda z nich również ma swoje własne Chesed, Gwure, Tiferet, Necach, Chod i Jesod. I o tym on tutaj mówi. Jest jeszcze Gar Parcufa, głowa Parcufa, czyli Chabad, Chochma, Bina i Dat. Tak więc on mówi, one podnoszą się jakby w prostopadłych kierunkach w odniesieniu jeden do drugiego. Poprzez 6000 lat obydwa cykle kończą się jednocześnie. 6000 lat jest to czas wzniesienia całego naszego wszechświata, czyli jest to jeden stopień na drodze przeobrazowania, przemiany wszystkich pięciu światów Adam, Kadmon i Abija. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o 6000 lat, w sensie 6000 stopni naprawy. Tutaj nie chodzi o 6000 ziemskich lat. I tutaj Ben Ishaj dalej już nie mówi, ponieważ są to rzeczy bardzo głębokie, bardzo dawne i można powiedzieć bardzo straszne. I zrozumiejący zrozumie. I jeśli ktoś zechce uczyć się tego dokładniej, poznać o tym wszystkim dokładniej, to Ben Ishaj tutaj doradza, żeby popatrzeć na rozdział Tikkun Hadash. Tikkun Hadash, nowa naprawa w księdze Zohar. I do księgi Torat Chacham, czyli prawa mędrca, napisanej przez ucznia Raszasza. On po prostu tutaj odsyła do źródeł.
On nie wchodzi głębiej, tylko dotknął tematu i tutaj w tym momencie już głębiej nie wchodzi. Teraz przechodzimy do kolejnego podrozdziału, który zatytułowany jest Wewnętrzne i Zewnętrzne. Akurat niedawno na ostatnich lekcjach Etzhaim, które przechodziliśmy w naszej grupie, również mieliśmy ten temat. Również analizowaliśmy to razem z Chaimem Witalem w księdze Etzhaim. I tutaj Ben Ish-Chai mówi tak. Pnimiut, czyli wewnętrzne, i chiconiut, czyli zewnętrzne, są pojęciami względnymi. To, co jest bardziej czyste, jest to wewnętrzne, a to, co jest mniej czyste, jest to zewnętrzne. My się spotykamy z tym w bardzo wielu miejscach w naszych lekcjach. Wewnętrzne to jest bliższe do Stwórcy, wyższe, bardziej doskonałe, bardziej czyste i summa summarum bardziej bliskie do oddawania, do właściwości Stwórcy, do właściwości światła. Natomiast zewnętrzne, chiconiut, jest to mniej czyste, bardziej oddalone od właściwości światła, a bardziej przybliżone do właściwości stworzenia, do właściwości otrzymywania. I zawsze wewnętrzne jest wewnątrz, w świecie, w którym my żyjemy, jest wewnętrzną częścią, bardziej wysoką, a na nią ubiera się zewnętrzne, które jest czymś niższym w odniesieniu do tego wewnętrznego. Podobnie jak na przykład dusza ubiera się w ciało. Ona jest wewnętrzna, ona jest wysoka. Ona jest tak wysoka, że my nawet jej nie widzimy. Nie mamy z nią kontaktu. Natomiast ona ubiera się w ciało, które jest bardziej zewnętrzne. I to samo dotyczy wszystkich innych elementów świata, w którym żyjemy. Zawsze wewnętrzne jest wyższe, zewnętrzne jest niższe. I my również w naszej istocie, jako człowiek, w naszych właściwościach również mamy właściwości wewnętrzne i zewnętrzne. I w ten sposób ubiera się jedno na drugie od Ein Sof, który znajduje się wewnątrz światów, a na niego ubierają się kolejne elementy, coraz to niższe, bardziej zewnętrzne. Tego wszystkiego również się uczyliśmy w Etzhaim między innymi. Tak więc to, co jest bardziej czyste, jest to wewnętrzne, a to, co jest mniej czyste, jest to zewnętrzne. Ale kelim, czyli naczynia, jest to właściwa zewnętrzność, prawdziwe zewnętrzne dla światła różnorodnych poziomów duszy. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya i Yehida, czyli Naran Chay, które ubierają się w te kelim, czyli w te naczynia. Tak więc pamiętajmy, że ogólnie światła są zawsze wewnętrzne. Światła tak naprawdę w stosunku do siebie również rozdzielają się na wewnętrzne i zewnętrzne, ale ogólnie rzecz biorąc, światło jest zawsze wewnętrzne w odniesieniu do naczyń. Naczynia zawsze są zewnętrzne, tak jak to jest w naszym świecie. Zawsze zawartość jest ważniejsza od naczynia, które wypełnia. I tą zawartością w światach duchowych i są dusze, światło, nefesh, ruach, neshama, chaya i yechida, a naczyniami są kelim, czyli keter, chochma, bina, tiferet i malchut. I mówi Ben Ish-Chai dalej, tak samo i u parcufim, u duchowych istot, jest panim, czyli lico, i achor, czyli plecy, tylna strona, przednia i tylna strona. I to jest tutaj bardzo ważne, dodam, że jest to jedno i to samo. Czyli pnimiut i chiconiut, wewnętrzne i zewnętrzne, oraz panim, przednie i tylne, one odpowiadają sobie. To jest jedno i to samo. I teraz mówi dalej wak, czyli waf kcawot, sześć końców, czyli sześć sfirot, hagat nehi, także zawsze nazywają się zewnętrznymi w odniesieniu do gar, gimel, Rishonot, czyli trzech pierwszych sfirot, Chochma, Bina i Dat. Ta sama zasada. Sześć niższych to jest zawsze zewnętrzne,
i to jest zawsze tylna strona. Natomiast chochma, bina i dat, głowa parcufa, jest zawsze wewnętrzna. To jest światło napełniające parcuf. Wak jest to sześć naczyń, czyli Sfirot Chesed, Gwurat Tiferet, Necach Chod i Jesod, które ponownie dzielą się na dziewięć Sfirot. I to odbywa się, kiedy Gar, czyli Chabad, wchodzą w Wak, Hagat Nechi, jako Mohin, czyli jako światło z głowy. Przy tym z dwóch całych Sfirot powstaje trzy nowe Sfiry, jak pokazano na rysunku. I mamy tutaj pokazany rysunek. Rysunek, tabelkę, na której jest pokazane to, co on nam powiedział. I tutaj mamy właśnie Gar, czyli Gimel Rishonot, trzy pierwsze Sfiry, albo inaczej Mohin, czyli światło głowy. Nazwa pochodzi od mózg, słowa mózg. Wewnętrzne wchodzi w Wak, czyli w sześć kelim, w sześć naczyń, w zewnętrzne. I tutaj jest pokazane, chochma wchodzi w Chesed i Necach, dat wchodzi w Tiferet, Jesod i Malchut, a bina wchodzi w Górę i Chod. Widzimy tutaj trzy linie, prawa, lewa i średnia. Chesed, Din i Rachamim. I przy tym z siedmiu niższych naczyń powstaje 10 naczyń, 10 sfirot, dewak, czyli gar plus wak. One się jak gdyby rozdzielają, natychmiast się uzupełniają. I powstaje coś takiego, jak tutaj jest na naszej tabelce. Mamy w prawej linii Chesed, Chochma, Necach, Chesed i Necach. Następnie mamy w średniej linii Tiferet Dat, Jesod Tiferet, Jesod i Malchut, i w lewej linii Gwura Bina, Chod Gwura i Chod. Tu jest pokazane, w jaki sposób Gar, czyli trzy wyższe Sfirot, wchodzą i włączają się w Wak, czyli w sześć niższych Sfirot. I w tych miejscach, mówię dalej, gdzie odbywa się dodanie Mohin, czyli Gar Sfirot, tam zaczyna się Birur Vetikun, czyli właśnie ten wybór i naprawa. Czyli jak tylko do jakichkolwiek kelim, naczyń, przyciągane jest życiowe światło, przyciągana jest życiowość, czyli właśnie ten Mohin, światło Mohin, ona od razu, natychmiast zaczyna zaprowadzać w nich porządek. Czyli kiedy to światło gar wchodzi do naczyń, zaczyna natychmiast je czyścić, naprawiać. Nieporządek jest to brak tej życiowości, a porządek, albo inaczej żywy organizm, jest to za każdym razem przejawienie obecności duchowości, czy też inaczej tej życiowości. Czyli po prostu tutaj mówi on o świetle chaja, o świetle życia, o świetle chochma. Żeby coś takiego nastąpiło, to parcuf, duchowa istota, musi przejść pewne poziomy, które nazywają się ibur, jenika, i następnie właśnie jest poziom mohin, kiedy parcuf otrzymuje to światło chochma. Tego również w szczegółach uczymy się na lekcjach Zoharu. Ogólna, mówi dalej Ben Ish-Chai, ogólna wspólna strona Achor, czyli tylna strona, plecy, Zachar i Nekewa, czyli męskiej i żeńskiej strony, czyli Zon, mężczyzny i kobiety, albo inaczej Zeiranpina i Nukwy, zaczyna naprawiać się, kiedy w nie wchodzi poziom duszy Neszama. I są to parcufim Israel Saba Utfuna, czyli Ishsut, czyli jest to Wak, czyli jest to sześć końców parcufa Abba Weima, ojciec i matka. Widzimy te parcufim
również na rysunku, który był na poprzedniej lekcji. Jest to światło ożywiające zon. Czyli on nam tutaj powiedział to, w jaki sposób to się odbywa w Parcufim. Na drzewie życia po prostu. Czyli Parcufim Israel Saba Utfuna, niższa część Abaveima. One wchodzą w zon. Ich światło wchodzi w zon. I tutaj następuje naprawa tej tylnej strony. Zachary Nekewa, czyli naprawa zon. Same Abaveima Ela'a, czyli ojciec i matka wysoka, Abaveima wyższe, w odniesieniu do zon nazywają się poziomem duszy Chaya i Panim, czyli wewnętrzne, w odniesieniu do Israel Saba Utfuna, do Iszsud. Parcufim ubierają się według tej samej zasady, o której nam przed chwilą mówił. Wyższy Parcuf jest wewnętrzny, niższy Parcuf jest zewnętrzny w odniesieniu do wyższego. Te odniesienia Parcufim również są pokazane na rysunku, który przechodziliśmy na poprzedniej lekcji. Tak samo Abaveima nazywają się światem Acilut de Acilut, czyli Acilut w Acilucie, w odniesieniu do Iszsud, a sam Iszsud, czyli plecy Achor Parcufa Abaveima, nazywają się światami Bria, Jecira i Asija de Acilut. Tego również się uczyliśmy już na lekcjach Zoharu. Sam Acilut rozdziela się na swoje własne. Acilut, Bria, Jecira i Asija. W Acilucie znajdujące się. Abaveima jest to Acilut w Acilucie, a Iszsud jest to Bria, Jecira i Asija w Acilucie. Birur, czyli wybieranie, Panim, lic Parcufa Zon, naprawa ich lic, odbywa się z pomocą Abaveima Ela'a, Abaveima wyższych, które nazywają się Gar, Gimel Rishonot, trzy pierwsze Sfirot, Chabad, Chochma Bina i Dat, de Abba, w odniesieniu do Iszsud, które są Wak, czyli sześć Sfirot, Chagat Nechi, de Abba. Czyli Abaveima jest to Gar Parcufa Abba, Parcufa Chochma, a Iszsud to jest Wak Parcufa Chochma w Acilucie. I teraz mówi dalej Ben Ish-Chai już w kolejnym podrozdziale zatytułowanym Sześć zwykłych dni tygodnia. Mówi tak, w sześć zwykłych dni tygodnia u nas jest pełna praca, Nesira, czyli jest rozcinanie, oddzielanie zon jeden od drugiego. Odwrócenie ich panim be panim, czyli licem do lica. Zivuk zon, czyli połączenie męskiego i żeńskiego początku i tak dalej. To się odbywa w sześć zwykłych dni, czyli inaczej mówiąc w sześciu etapach pracy. Nie chodzi tutaj o dni tygodnia tak naprawdę. Chodzi o sześć etapów pracy. Może to wystąpić w różnym okresie. Tym niemniej wszystko to ze strony Achor, czyli pleców tylnej strony tych Parcufim. One także nazywają się Wak, czyli Chiconim zewnętrzne. Kelim, naczynia, światy Bria, Jecira, Asija. Wszystko to odbywa się poprzez Iszsud, czyli poprzez tylną część Achor Abaveima, które nazywają się Wak, czyli chicon, czyli zewnętrzne, czyli kelim i naczynia, i również światami Bria, Jecira, Asija, de Acilut w odniesieniu do Parcufim Abaveima Ela'a, wyższych Abaveima w Acilucie. Taki ichud, takie połączenie zon de Acilut w ciągu sześciu dni zwykłych nazywa się Zivuk Ein Shalem, czyli połączenie niepełne, niedoskonałe jeszcze. Ten zivuk także nazywa się połączeniem albo
zjednoczeniem Jakow we Rachel, czyli Jakowa i Rachel. To są parcufy. Również możemy zobaczyć je na rysunku, który widzieliśmy na poprzedniej lekcji, na rysunku przedstawiającym parcufim Aciluta. Jest tam Jakow i Rachel, Izrael i Lea. Jakow i Rachel są niższymi parcufami. Zon Gdalim, czyli wielkie zon, także dzielą się na dwie kombinacje. Panim, lico i Achor, plecy, tył. Lico jest to zon, a plecy, tylna strona, jest to Jakow we Rachel. W zwykłe dni odbywa się jichud, połączenie Jakowa i Rachel. W świętość szabatu wchodzą wszystkie światy Abija razem ze wszystkimi tymi birurim vetikunim, czyli tymi naprawami wszystkimi, tym wybieraniem, które były przepracowane w ciągu 6 dni zwykłych. Bo trzeba pamiętać, że szabat jest jakby sumą 6 dni. On sumuje 6 dni zwykłych. W szabat naprawa podnosi się w to miejsce, gdzie ona była stworzona. Czyli w miejsce 6 dni tworzenia do szwiry, czyli do rozbicia, przed rozbiciem. Dlatego w szabat pomiędzy świętością i nieczystością zwykłych dni powstaje granica składająca się z 14 duchowych stopni. I niżej później Ben Ish-Haj powie nam bardziej dokładnie o granicy szabatu i o takich rzeczach. Tutaj tylko nam o tym wspomina delikatnie. W szabat także przebierają się, czyli naprawiają się i panim, lica i achor, tylne strony, parcufim męskiego i żeńskiego początku, ale w czasie szabatu w ogólności odbywa się birur vetikun pnimi, czyli naprawa przedniej części, wewnętrznej części duchowych aspektów. Czyli wszystko, co odbywa się w zwykłe dni, jest to przede wszystkim ze strony achor, tylnej strony, zewnętrznej strony, a to, co odbywa się w szabat, jest to w zasadzie ze strony lica, czyli wewnętrznego, panim. Dlaczego wszystko nagromadzone w ciągu tygodnia, w ciągu 6 dni, czyli wak, przepracowywane jest za 1/7 dzień? Dlatego, że gar, czyli 3 pierwsze sfiry, chabat, chochma, bina i dat, są niepodzielne. W szabat odbywa się szalem, pełny, jednolity zivuk zachar venekewa, czyli połączenie męskiego i żeńskiego początku. Dlatego, że w tym czasie w nich wchodzą mohin de haya, czyli światła haya, światła głowy, czyli dusze poziomu haya całego świata Acilut. Tak samo odbywa się w Szmita, czyli w 7 roku, w którym naprawia się to, co było przepracowane i przebrane i naprawione w ciągu 6 poprzednich lat z pomocą modlitw niższych i wypełniania przez nich mitzwot, przykazań Tory. W Szmita, czyli w 7 roku, odbywa się wszystko takie same, co w czasie świąt. Jest to zbudowanie stanu Achor be-Achor, rozcięcie tych tylnych stron, obrócenie ich licem do lica i zivuk zon, zeiranpina i nukwy, połączenie ich. Co to znaczy rozcięcie, rozcinanie? O co tutaj chodzi z tym rozcinaniem? Otóż zon, zeiranpin i nukwa, męski i żeński początek, de Acilut, były stworzone rozłączonymi, inaczej mówiąc, były stworzone złączonymi ze sobą plecami, tylnymi stronami, achor be achor, żeby nie dostać się w niewolę do chiconim,
żeby nie przyczepiały się do nich chiconim, czyli zewnętrzne złe siły, klipot. Z pomocą tego, że człowiek modli się, zon okresowo otrzymują mohin, czyli światło mohin z góry i oddzielają się jeden od drugiego, żeby na pewien czas odwrócić się licem do lica dla ziwuga, dla połączenia, które przyciąga i przekazuje dostatek i życiowe światło dla wszystkich niższych istot zasiedlających wszystkie bardziej niskie światy Brija Yetzira i Asiya. Cały czas tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy my to robili, żebyśmy my swoimi czynami, wszystkim co my robimy, żebyśmy my doprowadzali do tego, żeby właśnie zondy Acilut odcięły się od siebie, jak one są tylnymi stronami, odwróciły się panim by panim, odbyły ziwuk, dzięki któremu światło z nieskończoności przychodzi do Aciluta, a następnie opuszcza się do wszystkich niższych światów, powoli naprawiając te światy. Jeśli by pierwszy człowiek nie zgrzeszył, to ten stan ziwuga zon de Acilut, panim be panim, takim by pozostał. Bo pierwszy człowiek został stworzony właśnie na takim poziomie, że on mógł utrzymać cały czas ten stan. Gdyby on nie zgrzeszył, to ten stan by cały czas był. Pierwszy człowiek został na tym poziomie stworzony. On został stworzony jakby na poziomie Abba Veima. Tam wznieśli się zon i tam odbył się ziwuk i w ten sposób powstał pierwszy człowiek, Adam Harishon. On był, można powiedzieć, cały umiejscowiony jeszcze w świetle chochma. Gdyby on nie zgrzeszył, to tak by pozostało i wtedy stworzenie zaczęłoby otrzymywać światło z nieskończoności, tak jak Stwórca zaplanował. Człowiek zacząłby się rozwijać i coraz bardziej otrzymywać i wchodzić w stan coraz większej doskonałości i przybliżenia do Stwórcy. Czyli wypełniać cel stworzenia. Gdyby nie zgrzeszył, a to, że on zgrzeszył, spowodowało upadek i zejście do niższych poziomów. Ale ponieważ pierwszy człowiek zgrzeszył, zon po każdym ziwugu odwracają się do stanu Achor be Achor, tyłami do siebie, dla odparcia ataków złych zewnętrznych sił, klipot. I dlatego potrzebna jest praca nasza. Wszystko, co odbywa się w ciągu 6 zwykłych lat, nazywa się Achor, tylna część. Wszystko przepracowane w ciągu tego 6-letniego okresu z pomocą modlitw niższych i mitzwot, wypełniania przez nich przekazań, w Szmita w 7 szabatowym roku odwraca się na licową stronę, czyli na Panim. Podobnie jak 6 dni i szabat, tak samo dotyczy to lat. 6 lat i szmita. W czasie modlitw Juwela, czyli tych jubileuszowych, czyli w czasie świątynnych służb 50 roku, czyli to jest 7 razy 7 plus 1, to jest 49 plus 1, to jest 50 lat, odwraca się z zewnętrznej strony na lico wszystko, co przepracowane jest w ciągu poprzednich 7 cykli, czyli poprzednich cykli Achoraim przepracowanych, również się jakby odwraca na licową stronę. Kolejny podrozdział, Pnimiut we Chiconiut, wewnętrzne i zewnętrzne. We wszystkich światach Abija są ogólne aspekty Pnimiut we Chiconiut, wewnętrzności i zewnętrzności. W świecie Acilut są własne jego zewnętrzna Abija de Acilut, zewnętrzne Abija de Acilut, czyli zewnętrzne Acilut Brija Yetzira w Acilucie, które
ubrane są na wewnętrzne abia deacilut. I każdy z nich ponownie będzie dzielić się na pnimiut i chiconiut, wewnętrzne i zewnętrzne. Takim sposobem w świecie acilut powstaje cztery podświaty abia deacilut. I tutaj mamy również tabelkę, która to pokazuje. I ona pokazuje to w powiązaniu z czterema literami czteroliterowego imienia Stwórcy. Jut jest to pnimiut, depnimiut, czyli wewnętrzne wewnętrznego, abija deacilut. Hej wyższa jest to pnimiut behiconiut, czyli wewnętrzne zewnętrznego, abija deacilut. Waf jest to chiconiut depnimiut, czyli zewnętrzne wewnętrznego, abija deacilut. I hej niższa jest to chiconiut dehiconiut, czyli zewnętrzne zewnętrznego, abija deacilut. U każdej sfiry są trzy naczynia. To też jest bardzo ważna rzecz. Pnimi, wewnętrzne, chicon zewnętrzne i emca i średnie. Dlatego każdy parców włącza w siebie 10 razy 3, czyli 30 naczyń, które odkrywają się w głąb, czyli jakby w prostopadłym kierunku w odniesieniu do prostego kierunku odkrycia drzewa sfirot z góry w dół. Prostopadłe odkrycie tak samo stwarza drzewo sfirot Chabad Chagat Nehi. I jest to właśnie Chabad, Chochma Bina Dat jest to pnimi, wewnętrzne. Chesed Gwura Tiferet jest to emcai, średnie. A Necachot Jesod jest to chicon, czyli zewnętrzne. I one także nazywają się Ibur, Jenika i Mohin. Ibur jest to zarodek, brzemienność, Jenika jest to karmienie, a Mohin to już jest stan dojrzały, otrzymywanie światła z głowy. To są trzy stany duchowego parcufa. Ale w detalach każdy z tych parcufim będzie składać się z trzech parcufim. Chabad, Chagat, Nehi. Również każdy z nich również składa się tak samo z trzech takich poziomów. Tak one dzielą się na 3 razy 3, to jest 9, do setek i setek tysięcy. Także trzeba wiedzieć, że parcuf nie będzie nazywać się pełnym parcufem, dopóki on nie będzie składać się z 10 sfirot, każda z których składa się z 4 światów Abija i wszystko to na zewnątrz i w środku i wewnątrz. I okazuje się, że u każdego ze światów Adam Kadmon i Abija są. I on tutaj znowu nam wymienia. Pnimi wewnętrzne, chicon zewnętrzne i emca i średnie. I im odpowiadają 3 codzienne modlitwy w judaizmie. I jest to szacharit, czyli poranna modlitwa, jest to abija pnimi, mincha, jest to dzienna, południowa modlitwa, abija emcai, czyli średnie. I maarif, jest to wieczorna modlitwa, abija chicon, zewnętrzne. I na tym kończy się Pticha, czyli wprowadzenie, wstęp Ben Ishaja do jego księgi Dat Vetvuna. To wprowadzenie miało za zadanie w takim bardzo ogólnym zarysie przedstawić nam pewne podstawowe aspekty występujące w wiedzy kabały, wprowadzenie nas w terminologię, w niektóre zjawiska duchowe, które trzeba poznać. Ogólne wprowadzenie. I już na następnym spotkaniu zaczniemy część drugą, początek tworzenia. I pierwszy podrozdział w tej części drugiej zatytułowany jest również tak samo,
jak to, co przechodziliśmy we wstępie. Ein Sof Baruch Hu, nieskończony, błogosławiony On. I tutaj powolutku Ben Ishchai będzie już wchodził w konkretne aspekty, przekazywał nam swoją wiedzę. I pamiętajmy, że cały czas, jeszcze cały czas, cała ta księga to jest wprowadzenie do kabały. Prawdziwa, głęboka wiedza kabały ukryta jest przede wszystkim w Zoharze. O tym trzeba pamiętać. Jeszcze nikt nie zdobył prawdziwej, głębokiej wiedzy na podstawie żadnego wprowadzenia. Wprowadzenia tylko pomagają i wprowadzają, jak sama nazwa ich wskazuje. Natomiast korzystając z tego wprowadzenia i ucząc się z tematów głównych kabały, czyli Zohar, Talmud 10 Sfirot, Etz Chaim, dopiero wtedy wchodzimy w prawdziwą głębię tej wiedzy i powolutku uzyskujemy zrozumienie tego, czego się uczymy. I, co jest w tym wszystkim najważniejsze, dzięki temu zrozumieniu możemy odnaleźć to wszystko w sobie i zacząć z tym pracować i wprowadzać to w życie. To jest celem w kabale. Głównym celem. I na tym sobie dzisiaj zakończymy. Dziękuję za spotkanie, za wspólną naukę. No i teraz spotkamy się już na następnym spotkaniu za tydzień i będziemy kontynuować wprowadzenie Ben Ishchaja.